Cześć, z tej strony Monika. Witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę do Was dzisiaj z hydroponiczną szklarnią. Ponieważ zbliżają się święta, czas prezentów, zastanawiania się, co by tutaj komuś kupić, czym obdarować najbliższych, więc chciałabym Wam pokazać coś, co ja znalazłam, coś, co mnie się spodobało i myślę, że może komuś z Was przypadnie do gustu i chcielibyście obdarować kogoś bliskiego. Jest to hydroponiczna szklarnia, która co prawda jest przeznaczona dla dzieci od lat 8, ale myślę, że nadaje się spokojnie również dla dorosłych i dla młodszych. Jeżeli będziemy to robić wspólnie z nimi, będziemy mogli ich w ten sposób zachęcić może do uprawiania roślin, zarazić troszeczkę tą pasją roślinną, że tak powiem. Ok, przejdźmy może do rzeczy. Hydroponiczna szklarnia, firma Clementoni. Tak jak mówię, nie jest to film sponsorowany. Pokażę Wam tutaj, co jest w zestawie. To może sobie zostawimy na później. Ok, zestaw składa się z dwóch plastikowych podkładek. Dwóch probówek i z dwóch takich malutkich doniczek z dziurkami. Wkładamy je sobie tutaj. O, tak. A oprócz tego mamy takie podpórki dla roślin pnących, żeby miały się po prostu po czym się wspinać do góry. A tutaj jest jeszcze taki osobny listeczek, na którym możemy sobie wypisać nazwę nasion, które zasadziliśmy tutaj w tych doniczkach, probówkach, jak to nazwać, żeby nam się po prostu nie pomyliły. I to sobie wkładamy tutaj. Bardzo proszę, już drugiego nie będę składać, ale jest też drugi zestaw do drugiej probówki. Jest taka szpatułeczka. I jest taka pipetka z miarką. Tutaj jest skala. Nie wiem, czy będzie ją widać. W każdym bądź razie jest. Do dozowania się na pewno przyda. I teraz dalej. Co tutaj mamy? Mamy takie dwa woreczki, w których jest keramzyt. I będę ich może otwierać teraz. Jest tam keramzyt. Jest on drobniutki. Też może go otworzę. Zaraz spróbuję. Nie wzięłam sobie nożyczek, więc nie wiem, czy mi się tutaj uda. Bez. Ja chyba nie wiem, to rozciąć. A nie mam tutaj nożyczek pod ręką. W każdym razie jest to keramzyt. Tylko jest on taki drobniutki. Nie jest to ten duży. Jest drobniutki keramzyt. Są dwa opakowania. I mamy opakowanie z nasionkami. Z tego, co się tutaj doczytałam, są tutaj nasiona grochu. Dobrze pamiętam? Tak, groch zwyczajny i soczewica. Groch zwyczajny i soczewica. Dobra, i jest instrukcja. Instrukcja, powiem Wam, że jest po prostu... No nawet jeżeli ktoś nie wie kompletnie, o co chodzi, to z tej instrukcji się dowie. Jest fajnie zrobiona, jest kolorowa. Nie jest to taka zwykła instrukcja czarno-biała. Jest taka naprawdę stworzona dla dzieci. O, tutaj jest wszystko. Jest prezentacja, są elementy zestawu, czyli tak jak mówiłam, przezroczyste pojemniki, doniczki, keramzyt, podpórki, pipetka i szpatułka i saszetka z nasionami. O, tutaj jest montaż. Już pokazałam. I tutaj jest przygotowanie doniczki pod zasiew. Na początku troszkę mi to przypominało czasy szkolne, kiedy się sadziło, kiedy się hodowało nasionko fasoli w słoiku, była gaza, woda i mogliśmy tam obserwować, jak te wszystkie korzenie się tam rozwijają, liście. W sumie jest to trochę coś podobnego, aczkolwiek no tutaj nie ma tutaj gazy i samej wody. Jest tutaj specjalne podłoże, są nasionka, wstawia się to tutaj
do wody. One sobie tam, ten keramzyt jest odpowiednio wilgotny i dzięki temu po prostu możemy obserwować, jak ta roślinka się rozwija. Co my tutaj jeszcze mamy? Oczywiście ten keramzyt możemy zastąpić innym podłożem, ale to jest już tutaj... O, jest opisane, co to jest hydrokultura, wzrost i odżywianie roślin. No naprawdę jest fajnie. O, jak wykiełkować nasionka, kiełkowanie w wacie. Właśnie, bo zanim włożymy do tego, może być tak, że po prostu w tym keramzycie na początku nam to nasionko nie wykiełkuje, więc zaczynamy od waty. Wszystko jest naprawdę fajnie opisane. Proszę, są rysunki kolorowe. No, wydaje mi się, że dla dzieci fajna sprawa, żeby ich tak troszeczkę zachęcić, oderwać od komputerów, od konsoli. Myślę, że fajnie jest obserwować, jak ta roślinka od nasionka po prostu będzie im się rozwijała. O, mamy też coś takiego jak tabelę, w której wpisujemy wyniki swoich obserwacji, rodzaj rośliny, dzień, wysokość rośliny, długość korzeni i tak dalej, i tak dalej. Bardzo proszę. Tak to wszystko wygląda. Oczywiście, jeżeli nam się tak, nawet jak nam się skończy, myślę, że spokojnie, już teraz jest tak łatwo dostępny, więc można sobie dokupić nasionka. Wiadoma sprawa, można próbować z innymi nasionami, niekoniecznie musi to być akurat ten, który jest dołączony do zestawu. Możemy też próbować właśnie, tak jak mówiłam, z roślinami, które są już wykształcone. Mają swój własny system korzeniowy, mają liście i po prostu pobawić się troszeczkę w taką uprawę hydroponiczną. Jeżeli kogoś to interesuje, dlaczego nie? Jest to uprawa roślin bez ziemi. Nawet tutaj chyba jest wyjaśnione gdzieś, tak jak przeglądałam tą instrukcję. O, jest tutaj nawet tak. Hydrokultura, nazywana inaczej uprawą hydroponiczną, jest techniką pozwalającą na bezglebowe uprawianie roślin. Kiedy nasionko wykiełkuje, rozwiną się korzenie, które przebiją się przez keramzyt i wydostaną się przez otwory do niczki. Fajne, moim zdaniem fajne. Można naprawdę fajnie się z dzieckiem pobawić, czegoś go nauczyć, coś mu wytłumaczyć. Jeżeli macie ochotę, możecie spróbować sami, popróbować najpierw z nasionami, potem może przejść do roślin już takich wykształconych z korzeniami, z liśćmi, a potem być może zająć się taką hydroponiką już w pełnym tego słowa znaczeniu i spróbować uprawiać te rośliny, które teraz mamy w doniczkach w ziemi, pouprawiać troszkę, pobawić się troszkę w tą hydroponikę. Tak wygląda spód tego pudełka. Tak jak mówię, moim zdaniem fajna sprawa, coś innego dla tych, którzy lubią pobawić się troszeczkę w botanikę, jak najbardziej wydaje mi się trafiony prezent i przede wszystkim nie jest drogi. Bo to jest tak, jak mówiłam albo i nie mówiłam, widziałam na internecie, że jest w granicach od 30 tak do 40 zł można spokojnie kupić. Nawet widziałam chyba za 28-29 zł, także myślę, że nie jest to jakiś duży koszt, a można dzieciakowi czy komuś dorosłemu sprawić fajny prezent. Przy okazji troszeczkę też się pobawić i spędzić trochę czasu wspólnie, na wspólnej zabawie. Także ja polecam. Życzę Wam wszystkiego dobrego i zapraszam na kolejny filmik. Pa, pa!